był częstym gościem tej ulicy, sąsiedniego budynku, w którym mieści się galeria Foxa, sąsiedniego budynku, w którym mieściła się kawiarnia Sapu. Więc tutaj absolutnie jestem przekonany, że jakoś bardziej lub mniej nas obserwuje. I on tutaj nigdy nie doczekał się wystawy, choć był lubiany przez, bardzo lubiany przez Henryka Starzewskiego, ale Starzewski jednak nie należał do decydentów, którzy robili program galerii. I to był bardzo dziwny okres, kiedy ja zbliżyłem się z Jurkiem, był to fatalny czas PRL-u, stan wojenny i środowisko artystyczne było rozbite, było podzielone na tych bojkotujących i na tych kolaborujących. Myśmy należeli do tych bojkotujących. Mieliśmy natomiast bardzo wiernych i ciekawych przyjaciół, którzy nazywali się Felscher, Elisabeth Felscher. On był atasze kulturalnym ambasadorem Republiki Federalnej w Polsce. Mieli dom na Saskiej Kępie i było to miejsce spotkań pewnej elity intelektualnej. Była tam miejsce na małą galerię. Wielbłówek miał tam bardzo ładnie zrobioną, malutką wystawę. Jedną z pierwszych w Warszawie w Atelier Państwa Polskiego. Później nasze losy się podzieliły. Jerzy wyjechał do Izraela, potem do Stanów Zjednoczonych. Gdzie to miałem na szczęście posiadam jeszcze ten potem byłem u niego na szczęście przez kilka tygodni w Izraelu. Przemierzyłem z nim ciekawe ścieżki negatywu i jako takie galerie. I sporo czasu spędziłem w jego atelier w Celoliwie. Portret w kroku tej galerii, portret jego kazanym właśnie w jego bunkrze, ponieważ artyści dostali pracownię w bunkrach, które były przygotowane na wypadek wojny za palestyńczykami, ale w czasach pokojowych służyły sztuce. Więc okazuje się, że przy pewnych mądrych decyzjach pewne wojenne kroki mogą być ramienione na działanie artystów. To bardzo Państwu dziękuję i oddaję mikrofon Pani Szalę. Świat moherowych berytów. Świat moherowy. Przestań. Suprematyzmu, ale oczywiście wydawało mi się dzieła tych podziwianych artystów, z którymi mogą się dbać i tak dalej. I nagle stałem przed nami. Nawet wręcz.